Ja będąc na wyspie Patmos miał objawienie. Jezus do niego powiedział, pokazując mu jeden z kościołów, taką rzecz. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam cię w godzinie próby, jaka ma przyjść na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie. Wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalema, które zstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. Mówię to do kościoła w Filadelfii. Zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać. Jezus wie doskonale, że sam fakt trwania w Jego prawdzie jest fenomenem w obecnym czasie. To jest fenomen. Wielu ludzi ulega diabelskim oszustwom i mówią, Boże, jestem tak mało znaczącym człowiekiem w Twoim Królestwie. Boże, chcę więcej robić w Twoim Królestwie. A Jezus mówi, zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać. Przyto i ja zachowam Cię w godzinie próby, jaka ma przyjść na całą ziemię. Podstawa tego słowa mówi o tym, że ludzie odrodzeni z Bożego Ducha nie będą na ziemi w czasie wielkiego ucisku. To jest podstawa, fundament tego. Czasami ludzie pytają, skąd Ty bierzesz takie informacje, że Kościół zostanie porwany przed uciskiem. Ja mówię, no właśnie z takich wersetów. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, czy to i ja zachowam Cię w godzinie próby, która ma przyjść na całą ziemię. Ale to jest podstawa tego słowa. Idąc dalej, kiedy proroczo oglądasz taki werset, to zaczynasz rozumieć, jak ważną rzeczą jest sam fakt wytrwania w prawdzie. Że wytrwanie w prawdzie jest pewnego rodzaju siłą napędową zwyciężania. Wytrwać. Wiecie, co to znaczy wytrwać? Wytrzymać. Co wytrzymać? Nacisk. Wytrzymać nacisk. Bo wokół jest nacisk. My nie żyjemy w środowisku przyjaznym do życia. Gdyby tak było, to Bóg by nie powiedział, że to wszystko spłonie. To nie jest środowisko przyjazne do życia. Tutaj jest diabeł, tutaj są demony. Rozumiecie? Tutaj jest system tego świata, który przekonuje nas, że żyjemy w kłamstwie. Tutaj to wszystko jest wokół. To nas naciska. Człowiek jest chory i świat mówi, jesteś chory. Człowiek wierzący natomiast mówi, co z tego, że jestem chory, jak jestem zdrowy. I żyje w przekonaniu, że jest zdrowy. Będąc pod wpływem nacisku, że jest chory. Skutkiem tego jest to, że choroba odchodzi, człowiek jest uzdrowiony, amen? Ale musiał wytrwać. No musiał wytrwać. Nie mógł się poddać. Nie mógł się poddać. Dlatego bardzo ważną rzeczą jest, żebyś zrozumiał serce Boga, że On przede wszystkim patrzył na wytrwałość Chrystusa. Chrystus wytrwał. On wytrwał. On wytrzymał. Rozumiecie? On wytrwał. W przeciwnościach. Spróbuj na to tak spojrzeć.
Przestań biec w swojej głowie w samooskarżeniu, że jesteś za mało znaczącym człowiekiem w Królestwie, że jesteś za mało znaczącym sługą Boga, że jesteś w ogóle jakiś mało znaczący. Powiedz: Boże, mam w sobie taki gen duchowy, który pomoże mi wytrwać w tym wszystkim, co jest wokół mnie. I Boże, jedną rzecz Ci obiecuję, nigdy się nie cofnę. Nigdy się nie cofnę, dlatego że Święty Duch, który jest we mnie, daje mi moc, abym się nigdy nie cofnął. Abym się nigdy nie cofnął. I to jest Twoja chwała. I uwielbi Boga dzisiaj za to. Reszta przychodzi jako skutek uboczny tego myślenia. Skutek uboczny, bo jeśli Chrystus wytrwał, to Jemu towarzyszyły wszystkie uboczne rzeczy. Cała moc płynąca z Chrystusa była wynikiem tego, że On wytrwał do końca. A efekt końcowy był najlepszy. Wstał z martwych w ciele. Przez wytrwałość swoją. Przez to, że wytrwał. Mów dziś do Boga: Boże, nigdy się nie cofnę. Jestem człowiekiem, który nigdy się nie cofnie. Nigdy. Ojcze, wywyższamy Ciebie. Ty, który jesteś świętym Bogiem. Ty, którego imię jest ponad wszelkie imię. Ty, który objawiłeś nam swoje imię. Imię, które jest dla nas jasne. Jest głęboko zakorzenione w nas. Uwielbiamy Ciebie. Jezus, Ty jesteś naszą siłą. Jezus, Ty jesteś naszą mocą. Jezus. Czas i stanąć w mocy, to są ostateczne dni.
nadszedł czas, by stanąć w mocy. To są ostateczne dni. Jesteś Zbawicielem naszych dni. Widzimy chmury deszczu, jak zbliżają się. Żyje Ciebie Jezus. To prorok Joel zapowiadał cud na ostateczne dni. Boży Kościół odstający chmurem ulicą. Na moją chmurę głośno serca jeszcze raz. Już nadszedł czas, by stanąć w mocy. To są ostateczne dni.
podpisała się krwią. Jezus Chrystus. Amen. Ty i ja. Co możemy zrobić? Podpisujemy się wiarą. Wiarą w to, co uczynił Jezus. I z drugiej strony zobaczcie, jak to jest ciężkie. Jezus podpisał się swoją krwią. Ty nie musisz. Rozumiesz? Ty nie musisz podpisać się własną krwią. On się podpisał własną krwią. A ty podpisz się wiarą w to. Alleluja. Podpisz się wiarą w to, co wiesz. Wiarą w to, co wiesz. Cieszycie się, że żyjecie. Inside.
Ja, Jahwe, powołałem Cię w sprawiedliwości i ująłem Cię za rękę. Strzegę Cię i uczynię Cię pośrednikiem. I uczynię Cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów, abyś otworzył ślepym oczy, wyprowadził więźniów z zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności. To Izajasz prorokował o Jezusie Chrystusie, który dzisiaj mieszka w Tobie. To proroctwo do Ciebie. To proroctwo do Ciebie. On Cię prowadzi za rękę, On Cię strzeże, żebyś wyprowadzał więźniów na wolność. Żebyś wyprowadzał z ciemności więźniów. On Cię strzeże. Wierzysz w to, że On taki jest w Tobie teraz? Jeśli On jest w Tobie, to moc Jego jest w Tobie. To, co zrobił Jezus, tą samą mocą Ty możesz dzisiaj robić te rzeczy. Ale nie możesz zaprzeczać, że ta moc jest w Tobie. Nie zaprzeczaj. Módl się z wiarą. Bo jeśli ta moc jest w Tobie, to ona będzie usługiwała każdemu elementowi Twojego życia. Wierzysz w to? Ojcze, wywyższamy Ciebie. Ojcze, wywyższamy Ciebie. Ojcze, dziękujemy Tobie, że Ty nas trzymasz za rękę i strzeżesz. A moc Chrystusa jest w nas. Przez cały czas. Wywyższamy Ciebie. Wywyższamy Ciebie. Mów, że moc Chrystusa jest w Tobie. Ogłaszaj to. Niech Twoja dusza to słyszy. Niech Twoje ciało to słyszy. Niech one to słyszą. One muszą to słyszeć. One muszą słyszeć, że moc Chrystusa jest w Tobie. One muszą to dzisiaj usłyszeć po raz kolejny.
siła do tego, aby przełamać jakąś atmosferę. Jeśli atmosfera jest atmosferą śmierci, to już na tyle wiemy i na tyle posiadamy w sobie wiedzy, że powinniśmy to praktykować. Tak? Praktykować. My nie z tych, którzy się poddają atmosferze, która jest. Atmosfery będą różne w zależności od tego, jakie są twoje emocje. Wystarczy, że dusza jest nie ukształtowana, że dusza jest nie ułożona i przyjdziemy z taką atmosferą do kościoła. Ale czy my się poddajemy tejże atmosferze? Nie. Nie poddajemy się atmosferze. Nie poddajemy się emocjom. Tym niepoukładanym. Nie poddajemy się. Nie siedzimy tak, jak zbite owieczki. Wiecie, o co chodzi? Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. W mowie... Co mówi Facebook? Co piszecie na Facebooku? Jakie rzeczy piszecie na Facebooku? Zwyciężam. Idę do przodu. Diabeł mnie nie straszny. Okoliczności mnie nie straszne. Wiecie, o co chodzi? A ciężko przełamać jakąś głupią atmosferę na uwielbieniu. Mamy moc do tego, aby ją przełamać? Mamy moc. Nie tylko my, ale wy wszyscy. Tu nie ma sceny, wiecie, o co chodzi? I tych, którzy przyszli nas obejrzeć. My jesteśmy częścią. Jesteście Kościołem Boga Żywego. Mieszka w tobie Bóg Wszechmogący. To więc mieszka we mnie Bóg Wszechmogący. Diabeł nie jest mi straszny. Żadna atmosfera nie jest mi straszna. Nie jest to tak.
Dzięki Tobie, Jezus!
przypominam Ci, co się stało na krzyżu Golgoty. Przypominam Ci, jak cierpiałeś pod krzyżem. Przypominam Ci, jakie męki zadał Ci Chrystus. Przypominam Ci, duchu słabości, jesteś słabary nad ludźmi. Jesteś słabary nad nimi. Przez imię Jezus Twoje nogi są połamane. Twoje oczy są wyjęte. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Szakatara, wakatele, rebeketele, meneleste. Rolo, koto, wokoto, kolorasa. Rafa, katele, kenele, menelesy. Nebeketele, rolo, koto, roko, kolorasa. Rafa, katele, kenele, menelete. Toko, tiro, kolo, kolo, marasy. Reba, raka, to, kolora, bra. Módl się w innych językach. Żeby żyć z Bogiem, żeby głosić Ewangelię i żeby tak naprawdę zmieniać się.
nie żyjemy w kraju, gdzie jest w ogóle wojna, nie jesteśmy ciemiężeni, nie ma żadnych powodów. Opowiem wam świadectwo o takiej kobiecie, która ma dzisiaj 64 lata. Jako maleńka dziewczynka była gwałcona co noc przez swojego dziadka i przez swojego ojca. Potem, kiedy dojrzała, związała się z jakimś tam mężczyzną, myślała, że go kocha, to samo czynił ten facet. Gwałcił ją, przywiązywał ją do kaloryfera, potem ją sprowadzał do piwnicy, przywiązywał ją do innych rzeczy i ją gwałcił. Zaszła z nim w ciąży. To było dawno. On wyjechał na jakąś tam wojnę i wrócił stamtąd w bardzo złym stanie. Ona była w bliźniaczej ciąży. I tak ją skopał, kiedy była w tej ciąży, że jedno dziecko umarło natychmiast, więc to dziecko z niej wyjęli, a drugie dziecko się urodziło, ale tylko, że tak powiem, wyszło ze swojej mamy, oddało pierwszy oddech i od razu umarło. Po roku czasu zaszła z powrotem w ciąży z tym swoim mężem. Znowu w przeciągu kilku miesięcy pobił ją tak, że w ciężkim stanie trafiła do szpitala. I tak ją katował i gwałcił każdego dnia. Bił, torturował, wbijał w nią widelce, poniżał i tak dalej. I któregoś pięknego dnia miała tak dosyć, że kiedy on przyszedł do domu, ona wzięła broń i strzeliła do niego. Nie zabiła go, ale go raniła. Trafiła do więzienia. Dostała 25 lat. Ale w więziennej celi poznała Jezusa. Kobieta, która z nim siedziała, opowiedziała jej o Jezusie. I ona w tej więziennej celi poznała Jezusa i oddała mu swoje życie. Powiedziała: uczyń mnie szczęśliwym człowiekiem. Złagodzili jej wyrok, wyszła z tego więzienia, zaczęła żyć z Bogiem i zaczęła tak naprawdę odbudowywać z Bogiem swoje życie. I wiecie, co zrobiła? Doświadczyła ogromnego przebaczenia swoich win. Postanowiła, że... Bo ona z tym facetem się rozwiodła. Postanowiła, że odnajdzie go, ponieważ chce mu przebaczyć. Odnalazła go, przyszła do niego i powiedziała do niego: posłuchaj, spotkałam Jezusa. Jezus przebaczył mi moje grzechy. I to ona go przeprosiła. Powiedziała: wybacz mi każde przewinienie, jakiego dopuściłam się względem Ciebie. I Boży Duch tak dotknął tego człowieka, że on ukląkł i razem z nią trzymali się obydwoje za ręce, oddał życie Jezusowi. Nie są razem, nie są razem. Tak zdecydowali. Ona ma dzisiaj 64 lata. Jest szczęśliwą mamą. Te dzieci, które kiedyś tam poszły do jakiejś rodziny zastępczej, udało jej się odzyskać, wszystko z Bogiem. I chcę ci powiedzieć takie motto z tego. Jezus dla ciebie bez ciebie nie może zrobić nic. Ale Jezus z tobą dla ciebie może zrobić wszystko. Jeśli ty będziesz zaangażowany w to wszystko, co On zrobił dla ciebie, to czekają cię naprawdę cudowne rzeczy. Czeka cię cudowne życie, cudowna codzienność. Nie pomijajmy tego. Ten Bóg nie z boku, ale On w tobie. Jezus dla ciebie, z tobą może uczynić wielkie rzeczy. Wierzycie w to? Jezus z nami, dla nas, uczyni przez nas wielkie rzeczy. Tylko nie możemy o tym zapominać i nie możemy tej prawdy rozdzielać. On jest w nas. On jest w nas. Stąd ma wypływać siła. Nie z zewnątrz. To my mamy generować atmosferę. To my mamy generować zbawienie. To my mamy generować królestwo. To my mamy generować moc. To my mamy generować przebaczenie. To my mamy generować to wszystko, co wykonało się na krzyżu Golgoty. Rozumiecie? Nie z zewnątrz. Nie z zewnątrz. To my to mamy generować. Jedynemu Bogu, Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, cześć i chwała. Jedynemu Bogu, Ojcu i Synowi.
Jedyny godzien.
Thank you.
Yeah.
Dzięki Jezu.
Jezus, za te chwile. Serce jak szalone bije. Mimo lat, mimo lat, zaskoczyć.
od Świętego Ducha. Jest w Tobie i jest w nas. Aleluja. Dzisiaj czuję głos. Arek, chodź tutaj do mnie, proszę. Yeah.
pasujesz do takiego obrazu Borysa Grishenko, takiego mesjańskiego rabina. Nie poddajesz się niczemu po prostu. W ogóle po prostu szacun jak słowo honoru. Ale pomagaj nam też, dobra? Taki był Borys. Nie zważał na nic. Na nic. Na nic. Wbrew wszystkiemu tworzył największą wspólnotę mesjańską na Ukrainie. Dobry stary Borys. Też taką brodę miał. Dobrą miał. Maniak. Klasyczny starszy z boru. Wychodziliśmy kiedyś na taką konferencję, co on tam głosił. No tam wszedł na podium. Stały się po tej brodzie tak drapał. Tak się drapie po tej brodzie i cisza jest. Cisza. On się tak drapie. Tłumacz obok stoi. No on się tak drapie. 5 minut. 10. Konferencja. 15. On się tak drapie. Zaczął mówić w innych językach. Nie? Mówię w innych językach, przestał i mówię tak. A teraz kto ma wykład? Znowu się drapie. A tu z 300 ludzi siedzi. A on mówi, jak nikt nie wyjdzie z wykładem, to nie robimy konferencji. Tyle. Tak zaczęło się księga. Mężczyzny. Kiedyś, bo dzisiaj. Dzisiaj. Dzisiaj go nie słuchać. Starych jego rzeczy słuchać. Dobrze. Dajcie przyjaciele. Stworzenie się upominało też o niebo.